Siemano wszystkim, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Bardzo długo mnie nie było, ale... Dobra, to zacznijmy może jeszcze raz. Dawno mnie nie było, moje konto po aktualizacji zostało skraszowane, nie da się już nic zrobić, napisałem do Kefiru w tej sprawie, zobaczymy co odpiszą. Jestem mega zadowolony, że mogę kontynuować serię. Mam nadzieję, że też wam się to podoba. Dobra, standardowo, co by było, gdybym ja się nie wyłożył, co nie? Na samym początku. Dobra, jedziemy. Ubierzmy się, weźmy resztę. Ubierzmy plecak. Z tego co widzę, to plecak, która ma mniej miejsc. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale okej, dobra. Mamy cały tactical set, możemy go ubrać w tym momencie. I wyruszymy chyba podbić nasz tower. Zobaczymy, co mamy jeszcze tutaj w skrzyniach ciekawego. Trochę gwoździ. O, i skrzynki są większe. Dobra, to zostawmy może nasze randomowe rzeczy, które tam są na chwilę obecną niepotrzebne. Ubrania też zostawmy. Weźmy tylko sobie ze sobą bronię. Łom nam się przyda. Jedzonko również nam się przyda. Tutaj kamień akurat obrabiamy. Magazyneczki. Trochę łożysk. Weźmiemy może wodę. Podzielmy ją sobie. O, teraz jest gitarka. Tu też tactical set. Mamy też również kilka apteczek. Weźmiemy może sobie... Miało być split. Weźmy sobie 9 sztuk. Gunsmith Bench. Co wymaga jeszcze od nas? Steel Plate. Dobra, Steel Plate. Pewnie trzeba, można przerobić w nowym Melting Furnace. O, mamy jeszcze shotguna. Weźmiemy shotguna. Łuk też się przyda. Dobra. Skraftujmy może na początek Melting Furnace nowy. Gdzie my tutaj go mamy? Yes. Raffinate Melting Furnace. Co wymagamy? Plank Oak, Stone Brick, Iron Bar, no i Iron Plate. Dobra, na początku trzeba stworzyć jeszcze Iron Hatchet i Iron Pickaxe. Żebyśmy mieli czym dropić. Puszeczki sobie jeszcze zawiniemy. Karotki nam na razie starczą tyle, ile jest. Deski musimy wziąć. Deseczki musimy wziąć. Teraz gdzie my znajdziemy... Wstążki. Wstążki były gdzieś w tej skrzyni, co nie? Poczekaj. Tu pićku. Są wstążeczki. Wymagane są teraz tylko iron plate'y. Tu jeszcze mamy dwie skrzynki. No i są elegancko irony. Dobra, zróbmy sobie siekierki. Gdzie one są? Jak te świerszcze ładnie świszczą. Dodali teraz do Iron Pickaxe i do Iron Hatchet gwoździe. Prędzej tego nie było. Dobrze, dobrze wiedzieć. Weźmiemy gwoździe, no i skraftujmy sobie dwie siekierki. Na sam początek dwie siekierki. Albo weźmiemy trzy. Nie wiadomo, ile tego Plank Oak będziemy potrzebowali. Alright, alright, alright. Na tym biomie są Plank Oak, czyli nam się przydadzą dwie siekierki maksymalnie. Jak standardowo było wszystko poukładane, ja już robię burdel. Jednak nam się przydadzą trzy siekierki. Wszystko mamy przygotowane, mamy. Możemy atakować. Gdzie jest teraz tutaj wyjście? Dobra, z tej strony. No i dobra, wyruszamy do Watchtower. Postanowiłem, że jeszcze wezmę ze sobą AK-47 w razie czego. Run, 48 energii zużyte, trzeba będzie dokupić monetki, 10 zł, 50 końców, dobra, damy radę coś w tym temacie później zrobić. 14 sekund do końca. I nie będziemy mieli niestety energii na powrót, ale to później dogram kolejną część tego odcinka. Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Brama jeszcze jest zamknięta, dobrze. AK do ręki. Zupki czy apteczki? Wydaje się, że na razie apteczki. Ups, raz, dwa, trzy i uciekamy. Zobaczymy, czy mogę zza płotu jakoś strzelić, wiecie, do nich. O kurde, jednak nie będę mógł chyba. Wow, 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 wow.
do tyłu. Powiem wam, że żartów to tutaj nie ma. O, event wyskoczył. Wymagany transport, no trudno. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Będziemy ich tak wybijać po kolei sobie. Wchodzić, wychodzić, no bo jak inaczej to zrobimy? Tylko, że one teraz mnie pewnie zobaczą, od razu zaczną biec. Mamy połowę AK. Nie jest źle. Do wyjścia bardziej się kierujmy. Dobra, padają. Powiem wam, że na jednym AK-47 to wyczyścicie, także jest gitara. Zbierajmy wszystko, karta D. Jeszcze jakaś karta spadła, jaka? R, R i D. Dobra, zjemy sobie zupeczkę. Sprawdźmy, co jeszcze tu z grubasa spadło. Elektronik, generator potrzebujemy, dobra. Ważne, że tu mamy już wyczyszczone. Ej, mam miejsce? Mam, dobra. Mogę plank oak jeszcze sobie dropnąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wow, patrzcie, jak długo trzeba bić. Dwa plank oak. Elegancki. Elegancki, dobra. Fajnie, cieszy mnie to. Ciekawe, czy będą te drzewa odrastały, no, na przykład co ileś tam godzin, czy po prostu, jak będą już ścięte, będę musiał szukać na innych biomach znowu drzewa. To sprawdzimy już niebawem. Może na jakimś streamie to zobaczymy. Na razie mam misję wyciąć wszystkie drzewa tutaj. Okej. No i super. No właśnie, tutaj z grubasa nic nie spadło, nic. Tu mamy tylko z zombiaka jednego coś. Lina. Dobra. A to drzewo jak zetnę, to jakie to będzie? Poczekajcie, usuńmy może sobie. Liny wywalimy, wiecie, bo mi te liny nie są w ogóle potrzebne. To będzie chyba zwykłe drzewo. A może się mylę, zobaczymy. Nie, pine log, no dobra. Delayed. Okej, wiemy, co mamy zrobić. Teraz musimy wykonać generator, tak? Gdzie jest ten generator? Electronic generator. Iron plate'ów 10, śrubek 15, aluminium barów i French cave. Dobra, energia mi się ładuje i widzimy się za chwilę. No i siemaneczko, jesteśmy znowu z powrotem. Trochę zmian zaszło na moim koncie. Doładowałem sobie troszeczkę monet. Zebrałem kilka broni z airdropu. No i z zielonej skrzynki z bunkru. Także teraz musimy się udać jeszcze wyfarmić trochę plank oak. Ponieważ mamy, czekaj, tutaj odłożyłem. Tak, mamy tylko dwie sztuki. A potrzebujemy ich aż, czekajcie. Do melting furnace. 20 sztuk, ja pierniczę. Dobra, ja się zabieram do poszukiwania. Co tu, zombiak? Ale go rozbryzgało. Okej. Okay. Z tego, co mi wiadomo, w czerwonej strefie znajdziemy jeszcze plank oak. Zobaczymy, czy to prawda. No i jesteśmy w czerwonej strefie. Mam nadzieję, że nie spotkamy Depiquon. Idziemy od razu. Sobie trochę przyciszę. Idziemy od razu szukać drzewa, które jest inaczej wygląda na mapie niż normalnie. Patrzcie, lis leżał. Lisek! Chodź tu, chodź tu, chodź, 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 lisku! Nie uciekaj, lisek! Czekajcie, abomination teraz. I splittery. Pierwszy raz liska widziałem, ale elegancki był. Karta F i szmatki. Dobra, szmatki weźmiemy. Szmatki zbieramy sobie. No, take all. Dobra, rabbit wolf. Skórka też się przyda. No i sprawdźmy, co my tu będziemy mieli w skrzynce. Beans. Możemy zjeść. Wodę weźmy, w sumie slot jest na to. Łożysk nam nie potrzeba, tasiemki weźmiemy, bo one są potrzebne do broni. Skórka, no i zjedz. No i dobra.
Niepotrzebnie spłoszyłem tego liska chytryska. Ale tych spitarów jest teraz. Ja pierniczę. Czwarty. Ej, spokojnie, panowie. Ja to tylko na chwilę wpadłem. Dobra, zamiast liny weźmy pendrive'a. Jak na razie nic nie widzę innego drzewa. Myślałem, że zaczął mi się ekran trząść i The Big One biegnie, ale niestety... Na szczęście... A nie niestety, na szczęście nie! Ja myślałem, że lisy będą nas też atakować, a nie... A nie tak łatwo uciekać. Przed nami, tak szybko raczej. Kolejna torba. O, sarenka zobaczyła nas i się spłoszyła. Signal amplifier. Nie wiem, ile będę ich potrzebował. Weźmy zamiast za pendrive'a go. Dobra, skórek na razie nam nie trzeba. Albo nie, wody nam nie trzeba. Napijmy się tylko jeszcze. Oh fucken, oh fucken, oh fucken. To ładnie wydropiłem drzewa. Dobra, jeszcze się przejdźmy szybko po planszy, zobaczymy. Czy będzie gdzieś jakiś... Jakieś inne drzewo. The Big One nas goni, dobra. Czyli nic sobie w tym momencie tutaj nie wydropimy. Trzeba się przenieść na inny rewir. Prawdopodobnie nie ma innej czerwonej strefy z... Tu jest tylko Pine Bush, ale to jest zielona strefa. To na pewno nie będzie Plank Oak. Idźmy do żółtej strefy, podbijemy żółtą strefę i zobaczymy sobie z powrotem na czerwoną. Może już The Big One zniknie. Ale w ten czas nazbierajmy sobie skrzynek na żółtej strefie. I całą strefę przeeksplorujemy i zobaczymy, czy jest inna roślinność niż dotychczas. Wow, coś się przywiesiło. Te szmatki się przydają, szmatki będziemy zbierali. Dobra, jest pierwsza skrzynia. Kolejny. Jak dobrze, że mam tego Glocka, że w końcu staje na nogi. No już się prawie kończy ten Glock, ale... Może coś jeszcze spadło. Patrzcie, do ATV koło. Dobra, elegancko. Śrubki, śrubki, śrubki. Ta karta F mi w sumie nie jest potrzebna. I tak na razie tego bunkru nie ma, także... W ogóle mi to jest niepotrzebne. Dobra, 20 szmatek. I przydałoby się, moi drodzy, zacząć robić niedługo nowy plecak, nie? Bo mało miejsca mamy. Szmatki zebrane. 98 poziom, jeszcze trochę i 99, połowa levela została tylko. I kto powiedział, że wolno się wbija poziom na Let's Day on Earth? Szybko idzie. Tylko trzeba cały czas grać. Okej. Okay. Blotter, blotter. Liny wypadły. Tu raczej chyba nic nie znajdziemy na tym biomie, ale jak jesteśmy już, straciliśmy na to energię, to przejdźmy się może... Jeszcze po jedną skrzynię, która tu została. Bo powinna być jeszcze jedna. Okej, okay, ale nie widzę jej. Dobra, idziemy do góry. Góry chyba jeszcze nie byłem. Kolejny zombiak. Wyjaśniony. No i... Na to wygląda, że nie ma, ale coś mnie goni. Player! Patrz, z Glockiem! W żółtej strefie player z Glockiem? Ej! Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dobra, ale chociaż buty sobie ubierzemy jego. Mało ma tego Glocka. Equip. Nie, mój jest trochę więcej ma. Zamiast tego amplifera weźmy. Nie no, niepotrzebny mi ten w ogóle SWAT set. Tylko spodnie jeszcze mu zawinę. Wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, idziemy do czerwonej strefy z powrotem. O, w dodatku jeszcze jakiś event wyskoczył. No ale na razie my nie potrzebujemy tam iść. Ewentualnie po nagraniu sobie tam pójdę. My musimy się skupić na pozyskiwaniu Plank Oak. Weźmiemy M-kę teraz na dzień dobry. Tu leży jakiś zastrzelony. Dobra. Jest, 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 jest. Czyli w czerwonej strefie można mordy również dropić sobie śmiało drzewo
Także jedziemy, póki The Big One nie ma. Zobaczymy, czy jest jedna sztuka, czy więcej. Elegancko, dwa plank O. Skoro, że tylko po dwa się sypią, bo trzy potrzeba na jedną deskę, także troszeczkę będę potrzebował tych desek. Kurde, Abonimation. Okej. Chociaż z wilka zjem sobie mięsko. Mam. Dobra. Leżysz. Jedno drzewo udało nam się trafić na czerwonej strefie. Kurde, dużo ich jest. Dwa Abonimationy. Kurde, MK się skończyła. Aj! Źle zrobiłem, dobra. Nie zdążyłem uciec. Patrzymy się dalej, czy coś będzie. Oby nikt jeszcze z Vintorezem przypadkiem jakiś bot nie wyskoczy, bo to już będzie przesada kolejna. Jak już zrobili z Glockiem na żółtej strefie, bo się chyba nie spotkałem w żółtej strefie z Glockiem bota. Dobra, podhaczenie elegancko. A gdzie są jakieś skrzynie? Coś mnie goni na mapie. Dobra, splitter, elegancko. Myślałem, że jakiś bot już. 13 apteczek zostało. Blotera nie ma. Liny spadły, nie potrzebuję, dziękuję. Ale tutaj coś potrzebuję. Najlepiej gas tank. The big one. Ale nie ten gas tank. Mordo, wracaj. Wow. To niezły zadymiarz. Dobra, jesteśmy z powrotem w czerwonej strefie. Po prostu zrobiłem cięcie odcinka, żeby was nie zanudzać i też żeby to za długo nie trwało, ten odcinek. Znalazłem kolejny plank ok. Mam nadzieję, że The Big One nie przybiegnie. Dawaj, szybko ścinaj to. Dobra, pięknie. Jedno drzewo jest tylko na biomie. Także troszeczkę szkoda, bo musimy natarcić się trochę tej energii, latać z biomu na biom. Co mamy? Śrubki. Dobra, śrubki się przydadzą, kolejna skrzynka. Ale żadnego liska nie spotkałem, wiecie? Pierwszy raz wtedy spotkałem liska, no i mi uciekł. Mógłbym przerzucić na inną broń, na przykład na MK, i by szybciej byśmy go zabili i byśmy mieli z niego futerko, ale tak niestety się nie stało, bo mi spieprzył. Jest Fox! Ale zrobił salto. Ej, mięsko! O wilku mowa. Dobra, ta skrzynka jeszcze niech będzie tylko. No i nic, paski. Dobra, mordeczki, ja wracam teraz do siebie na chatę. Zrobimy część cięcie. A jak uzbieram już wszystkie plank, o, widzimy się z powrotem. No i jesteśmy z powrotem, już zdołałem zrobić melting furnace. Teraz musimy się zastanowić, w którym miejscu je postawimy. Tą skrzynię bym przeniósł, wiecie. Tą skrzynkę bym przestawił trochę. Na razie damy tu. Furnace postawimy w tym miejscu. No i gitara. I co można zrobić w środku? Pokażcie mi. Recipe. O stary. Ale skąd mam wziąć bronze bar? Ciekawe, czy już jest dostępne. To po co ja to budowałem, jak nie wiem, co mam zrobić. To nieźle, to nieźle się zaczęło. Tą skrzynkę może jeszcze indziej faktycznie przestawię. Czekajcie. Gdzie jest miejsce na tą skrzyneczkę? Tu? Tu nie. To jest w przejściu, też nie. Tu też jest przejście. No, tutaj zostawimy tą skrzynię. No to widzimy, jak to wszystko wygląda, mordeczki. Potrzebujemy bronze bara. Chociaż nie wiem, skąd mam go dropnąć na chwilę obecną. A co potrzebujemy jeszcze do Electronic Generator? French K, Iron Plate, Boltsy, no i Aluminium Bar. Także ja lecę dropić French K, a później się widzimy, jak postawię generator. No i jesteśmy, mordeczki, zajebiście udało mi się skraftować generator. Patrzcie, właśnie mam go w plecaku, dajemy build. Wybierzmy sobie miejsce, w którym chcielibyśmy go postawić. Mniej więcej. A niech będzie tu koło choppera. Mamy postawionego generatora i co teraz? Mogę go
Wziąć z powrotem? Can't put any into in... To co ja mam zrobić? No. No. No way. Nie wierzę. 5 silników. Ale nas teraz załatwili. Aluminium plate 15. Dobra, sprawdźmy co my mamy tylko na szybko. Plate'y mamy. Wow. No tego to się nie spodziewałem. Będę miał jeszcze trochę więcej? Mam tych tych iron plate'ów mam trochę więcej. Pasków 40. 5. Paliwo jakieś. Jest. Pasków będzie. Będzie pasków 40. Ach, jeszcze ten pasek był potrzebny i śrubki bodajże, tak? No w tym momencie to nie mogę uwierzyć w to. To mamy. Pasków 40. 15 jest. Śrubki. Śrubek 50. Dobrze, że łożyska jeszcze mam ze sobą. Nazbierane trochę. Łożysk mamy 20. I to chyba by było mordeczki. Na tyle z budowy mojego generatora. Potrzebujemy jeszcze tylko trochę śrubek, trochę kabelków, 40, gasolin. Gdzieś było te gasolin, no i kluczy francuskich. Nie dość, że 5 szukałem tyle czasu, to mam teraz jeszcze 10 nadrobić. Jakim cudem? Dobra mordy, tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, bo był dość długi. No to jeszcze raz, jeżeli odcineczek wam się podobał, zostawcie łapeczkę, subskrybujcie kanał. No i widzimy się już w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. I zapraszam również na streama o 19:00. Będziemy szukać rzeczy do generatora. Także pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!